Brewiarz niegdyś kojarzył się z książką, z którą ksiądz się nie rozstaje, często trzyma pod pachą. Odmawia, skorzysta z niej w konfesjonale i przy różnych okazjach. Dzisiaj nie tyle mówimy o brewiarzu jako o książce, do której odmawiania jest zobowiązany ksiądz. Bardziej mówimy o liturgii godzin. I tak jest zatytułowana ta księga. Natomiast podtytuł jest Modlitwa Ludu Bożego. Przez wieki te ostatnie, no, tak się przyzwyczajono w Kościele, że jest to modlitwa tych, którzy się do tego zobowiązali publicznie przez przyjęcie święceń kapłańskich czy przez złożenie ślubów zakonnych. Natomiast no, dziś wracamy bardziej do tej pierwotnej myśli, że w ogóle modlitwa Kościoła, jako całego Kościoła, jest modlitwą nie tyle prywatną, co chociaż osobistą, może być wspólnotowa, czy osobiście odmawiana, jest częścią modlitwy całego Kościoła. Tak rodziła się ta modlitwa, właśnie jako modlitwa wspólna. W dwóch środowiskach, tak mówiąc dosyć schematycznie, w katedrach, gdzie wokół biskupa gromadzili się wierni na codziennej modlitwie, porannej i wieczornej. Takie świadectwo mamy choćby u Augustyna, który mówi o swojej matce Monice, że dwa razy dziennie przychodziła do kościoła i nie dla babskich plotek, tylko na modlitwę. A drugie środowisko to są anachoreci, mnisi, później środowisko tak, życia konsekrowanego, mówiąc dzisiejszym językiem, początki tego życia, gdzie też gromadzono się dwukrotnie na recytację i medytowanie nad psalmem. Więc można by powiedzieć, że takie są dwa źródła tej modlitwy. Jedno to pustelnicze, mnisze, to jest osobisty wysiłek stawania przed Panem Bogiem, a drugi to jest stawanie zgromadzenia wobec Pana Boga pod przewodnictwem biskupa czy księdza. I ta modlitwa ma jakby takie dwa uzasadnienia. Właśnie to osobiste stawanie przed Panem Bogiem, kształtowanie siebie samego poprzez modlitwę Kościoła, jak też obowiązek modlitwy jednych za drugich. Bo gdy zaniknęła modlitwa wspólnotowa, codzienna zgromadzenia, to pozostała ta modlitwa jako zobowiązanie dla pasterzy. Skoro nie gromadzi się, można by tak powiedzieć, że skoro nie gromadzi się lud, to niech przynajmniej pasterz w imieniu ludu się modli. Więc pierwsze to właśnie jest to liturgia, czyli oficjalna modlitwa Kościoła. Dalej, źródłem dla tej modlitwy, jeśli chodzi o teksty, jest Pismo Święte przede wszystkim. W pewnym stopniu też tradycja Kościoła. A więc słowa natchnione, to Duch Święty podpowiada nam, jak się modlić. Tu oczywiście na pierwszym miejscu jest Księga Psalmów, która jest prawie w całości wykorzystana. Omija się dzisiaj kilka psalmów tak zwanych złorzeczących, ale no generalnie to Księga Psalmów jest podstawą tej modlitwy, czyli teksty, które tam na przestrzeni wieków powstawały i równie dobrze dzisiaj oddają rozmaite postawy ludzkie wobec Pana Boga, zarówno dziękczynienie, jak przebłaganie, błaganie, uwielbienie. Poza tym wykorzystujemy inne biblijne teksty modlitewne, zarówno Starego Testamentu, jak i Nowego. Oprócz tekstów biblijnych w skład liturgii godzin wchodzą pochodzące takie z tradycji, przede wszystkim hymny. Jest to twórczość taka, w liturgii łacińskiej mamy od Ambrożego po współczesne teksty, przegląd rozmaitych tekstów takich poetyckich, modlitewnych. Poza tym no, jeszcze jest szereg próśb. Tak więc podejmując taką modlitwę,
mamy świadomość, że uczestniczymy w modlitwie natchnionej, bo głównie teksty biblijne, dalej w modlitwie Kościoła, bo kształtującej się przez wieki, czerpiącej ze skarbca modlitwy Kościoła, tak jak inni w tym samym czasie mniej więcej się modlą. I więc wchodzę właśnie tak z innymi. Poczułam się do więzi. Kardynał Wyszyński w Zapiskach Więziennych pisał, że u początku aresztowania, kiedy był zupełnie odcięty od informacji o świecie, tym jedynym łącznikiem był właśnie brewiarz, odmawiany z tą świadomością, że inni mówią to samo, zresztą w tym samym języku, dlatego on był obrońcą łaciny w liturgii godzin. Następny element, taka cecha charakterystyczna tej modlitwy, to jest uświęcenie czasu. Stąd ta nazwa liturgia godzin, bo ona pojawia się o różnych porach. Mamy modlitwę, która się przeplata z pracą, z wydarzeniami dnia. Modlitwę na rozpoczęcie dnia, modlitwę wieczorną, o zachodzie słońca, jucznia i nieszpory. To są zresztą najważniejsze elementy. Mamy kończącą dzień modlitwę, kompletę, no i tam kilka innych. W każdym razie idea jest taka, że modlitwa i praca przeplatają się nawzajem. O określonych porach pojawia się modlitwa. Przerywamy pracę, by się pomodlić. Nasz wysiłek nie ma być gdzieś z boku, ma być cały, taki przed Panem. Tak jak powiedziałem na początku, liturgia godzin jest modlitwą ludu Bożego. Niektórzy się zobowiązują przez śluby zakonne czy przyjęcie święceń kapłańskich, ale zachęcam gorąco wszystkich do korzystania z takiej formy modlitwy. Jeżeli nie poprzez odmawianie w całości, to przynajmniej jutrzni nieszporów. Jest to modlitwa właśnie poranna, wieczorna, takie dwie kluczowe, najważniejsze spośród wszystkich innych. To poczucie jedności z Kościołem, zakorzenienie w modlitwie Biblii i uświęcenie czasu, tego nas ta modlitwa uczy.